Hej, witam Was na kanale i zapraszam dzisiaj na test nowej kolekcji limitowanej Belle z Biedronki. I powiem Wam, że pierwszy raz, w ogóle jakby co to mam bluzkę? Pierwszy raz zdarzyło mi się tak, że 1 czerwca poszłam do Biedronki, kolekcja tam już na mnie czekała, nie musiałam szukać. Także 1 czerwca kolekcja już była, kupiłam ją i wyobraźcie sobie, że dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, jest 4 czerwca i... Jeszcze na Instagramie Belle nie pojawiła się żadna informacja na temat tej kolekcji, nie ma żadnej nazwy, nie żadnego posta, więc ja nie wiem właśnie nic o tej kolekcji, nie wiem nawet jak się ona nazywa, jaki jest ich opis, jakby nic a nic nie wiem na temat kolekcji, także dla mnie jest to troszeczkę tak, wiecie, film w ciemno, bo jakby kosmetyki mam, ale nie mogę Wam nawet powiedzieć jak się kolekcja nazywa, więc trochę śmiesznie, ale okej, wiadomo, że kolekcja jest kolekcją wakacyjną, limitowaną, no i... Tyle. Patrząc na opakowania, wiem, że to jest coś bardziej w temacie syrenim. Natomiast myślę, że nazwa tutaj nam za dużo nie zmieni. Najważniejsze są kosmetyki i to, jak one się sprawdzą. Więc, no, jak możecie zobaczyć, ja już je użyłam. Ich użyłam. Za chwilę Wam opowiem, jakie jest moje pierwsze wrażenie na ich temat. Gdybyście byli zainteresowani, to ceny wszystkich kosmetyków podam Wam w opisie tego filmu. Także... Gdyby ktoś chciał wiedzieć, to tam Was zapraszam. A teraz zaczynamy już i kto chętny, to niech ogląda dalej. I co chcę Wam powiedzieć, to oczywiście, kiedy ja ten film dodam, to możliwe, że już informacja o tej kolekcji gdzieś tam w internecie się pojawi. Możliwe, że już Belle doda jakiegoś posta, czy tam Instastory na temat tej kolekcji. Natomiast tak jak Wam wspomniałam, w tym momencie, kiedy ja nagrywam film 4 czerwca, no to jeszcze tych informacji nie ma, także ja... Nie powiem Wam, jak kolekcja się nazywa, ale jest kolekcją wakacyjną. Myślę, że dosyć syrenią. No ale okej, koniec takiego gadania. Zaczynam Wam opowiadać o kosmetykach, które tutaj mamy. I oczywiście zrobię to w tej kolejności, w której nakładałam je na twarz. Po pierwsze jest to Siren Tan. Są to krople przyciemniające podkład i korektor. Bardzo przydatny kosmetyk. Myślę, że teraz właśnie na lato szczególnie i uważam, że większość z nas powinna się w coś takiego zaopatrzyć, jeżeli jeszcze nie macie, ponieważ nie trzeba dzięki temu kupować nowego podkładu na lato, bo się opalimy. Nie trzeba kupować nowego podkładu, dlatego że nałożymy samoopalacz, czy też jakieś tam opalanie natryskowe. Nie musimy... Wiecie, inwestować w podkład. Można kupić sobie takie kropelki w Biedronce i każdy kosmetyk, który macie, nimi przyciemniać. Jest też tutaj napisane, że on nadaje się do korektora, więc no widzicie, korektor też będzie załatwiony, nie będzie z tym problemu. No i co ja zrobiłam? Wzięłam podkład, który jest mi zdecydowanie teraz za jasny, ponieważ na ciele, bez twarzy, mam samoopalacz. Wzięłam sobie jasny podkład i do tego jasnego podkładu dołożyłam tego właśnie, tych kropelek przyciemniających. Wymieszałam sobie podkład i nałożyłam go na połowę twarzy. Nie zauważyłam kompletnie żadnej zmiany, jeżeli chodzi o konsystencję podkładu, żadne właściwości nie zostały zmienione, nie widzę żadnej różnicy, także kropelki robią to, co mają robić, czyli przyciemniają, ale podkładu jego jakby jakości, jego właściwości nie zmieniają, także uważam, że to jest bardzo, bardzo udany kosmetyk. Następny produkt, którego użyłam, to do tej połowy podkładu już przyciemnionego, która mi została na dłoni, dołożyłam sobie dwie kropelki kolejnego kosmetyku, czyli Water Nymph. Są to krople zmieniające podkład w wodoodporny. I powiem Wam, że o ile te brązujące kropelki przyciemniające podkład, no to już gdzieś tam miałam styczność z takim produktem wcześniej i mam porównanie i wiem, że tamten produkt przynajmniej u mnie sprawdzi się dobrze. To tutaj z czymś takim jak krople zmieniające podkład wodoodporny nie miałam nigdy styczności, jest to dla mnie kompletna nowość i też nie mam porównania, więc do końca nie jestem w stanie po pierwszym użyciu jakby ocenić tego kosmetyku. To jest dla mnie nowość i ciekawostka. Także, no co zrobiłam? Do tego, do drugiej połowy mojego podkładu, który miałam już tam przygotowany, dołożyłam sobie dwie kropelki tego produktu. Też nie wiedziałam, ile dołożyć, bo tak naprawdę no, pierwsza moja styczność z takim kosmetykiem, więc dołożyłam takie dwie kropelki, wymieszałam ten podkład z tymi kroplami i nałożyłam na buzię. I powiem Wam, że ten produkt jest taki dosyć gęsty, w konsystencji jak taki krem.
I muszę Wam powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest takie, że podkład staje się bardziej gęsty, jakby taki bardziej wyczuwalny na skórze. I wydaje mi się, że troszeczkę takie jest odczucie na początku jakby bardziej oblepienia skóry. Nie, możliwe, że to jakby nie działa negatywnie na skórę, ale chodzi mi o samo odczucie zaraz po nałożeniu. Powiem Wam, że teraz mam ten podkład za 2,5 godziny na twarzy. I teraz nie czuję już żadnej różnicy po tej stronie, gdzie mam ten kosmetyk, a tam, gdzie go nie ma. No ale jakby to pierwsze wrażenie było takie, że był ten podkład trochę bardziej wyczuwalny. W tym momencie wizualnie jak patrzę gdzieś tam na pory, ogólnie na całą twarz, to za bardzo nie widzę żadnej różnicy tak naprawdę. Jedyne co, to tutaj przy ustach, coś co mi się nigdy nie zdarza, to wiecie, jak są, robią się te linie przy uśmiechach i przy mówieniu, to pierwszy raz w ogóle chyba kiedykolwiek zdarzyło mi się tak, że ta linia przy ustach jest bardzo widoczna. Normalnie podkład mi się w tym miejscu nie zbiera, natomiast po tej stronie, gdzie mam te kropelki, są te linie widoczne. Takie typowo zmarszczki mi się tutaj porobiły i no troszeczkę mnie to... No nie cieszy mnie to za bardzo. No wiadomo, że nie chcemy w ogóle, żeby coś takiego nam się działo. Szczególnie, że no zazwyczaj takie rzeczy na mojej buzi się nie pojawiają. Więc no tutaj już mam takie pierwsze zastrzeżenie, że nie wiem, możliwe, że nałożyłam tego, że dołożyłam tego trochę za dużo. Wiecie, mam pierwszy raz z tym styczność, więc możliwe, że trochę za dużo było i dlatego to się tak trochę gorzej prezentuje. Natomiast no nie chcę, na pewno nie skreślam tego produktu, bo no jest to dla mnie coś ciekawego, chciałabym to dłużej potestować. Dzisiaj po raz pierwszy nałożyłam na buzię, więc nie mogę jakby w 100% ocenić, czy też powiedzieć, że jest to bubel, bo no oczywiście chcę potestować to dłużej, sprawdzić jak mi się to zachowa przy kolejnych aplikacjach. No zobaczę. Póki co, wiecie, mam taki znak zapytania przy tym kosmetyku. Następna rzecz. To jest rozświetlacz. Pierwszy z kilku, bo w tej kolekcji mamy kilka rozświetlaczy, ale pierwszy, o którym Wam opowiem i pierwszy, który nakładałam, to Holoday, holograficzny rozświetlacz do twarzy. Jest on dostępny w jednym kolorze i tak, sztyft jest delikatnie błękitny. Jeżeli nałożycie tak grubą warstwę, na przykład na dłoń, to faktycznie widać taki delikatny, błękitny połysk. Natomiast na skórze, jeżeli zrobiłam właśnie taką kreskę tutaj i wklepałam to pędzelkiem, to nie widać tego połysku, jakby nie widać intensywnie niebieskiego czy tam błękitnego koloru. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ten policzek jakby rozświetlony odbija delikatnie światło na taki chłodniejszy kolor. Nie jest to złoty połysk, tylko właśnie lekko chłodny i ogólnie przepięknie się on, po pierwsze bardzo łatwo się roztarł na twarzy i przepięknie stopił się z makijażem, więc jak ja patrzę tak bardzo, bardzo z bliska na ten rozświetlacz, to jest on bardzo ładnie wklejony dosłownie w twarz. Wygląda to tak, jakby mój policzek naturalnie się tak błyszczał i to mi się bardzo podoba. Natomiast myślę, że... Wiecie, ja ogólnie wolę trochę takie bardziej złote rozświetlacze, szczególnie latem, kiedy jestem opalona, wtedy zdecydowanie wolę takie złociste kolory na skórze. I tak na pewno na coś takiego bardziej chłodnego będę miała dosyć rzadko ochotę. I myślę, że z tego kosmetyku będę chętniej korzystać, jak będzie już zima na przykład i będę blada, to wtedy szybciej. Teraz, kiedy moja skóra będzie opalona, będę używać jakichś tam rozświetlających bronzerów i tak dalej, to raczej będę korzystać z czegoś bardziej złotego, z tego bardziej, myślę, że na zimę. Natomiast jakby pomijając kolor i moje preferencje, to kosmetyk jest naprawdę super, pięknie się wtopił w skórę i łatwo się go nakłada, także to mi się podoba. Ale nic straconego, ponieważ w kolekcji mamy też złoty rozświetlacz. I ten nazywa się Golden Waves. Ma on też swoją dodatkową nazwę, czyli 01 Mermaid Glam. Natomiast jest tylko jeden do wyboru. I tak jak Wam wspomniałam, jest on już, no co łatwo zauważyć, zdecydowanie złoty, złocisty, jakby taki szampańsko-złoty. Ale tak, pierwsza rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to jest typowo rozświetlacz letni, bo ma dosyć ciemny kolor. Jeżeli widzicie, że nie pada na niego bezpośrednio tak światło mocno, to nie jest to jasny rozświetlacz. No ale wiadomo, że światło odbija na bardzo taki jasny kolor i jest on, no
zdecydowanie intensywny na policzku, ale to jest coś, co na pewno przez całe lato teraz będę katować, bo no właśnie kolorystyka jest zdecydowanie bardziej w moim guście letnim, bo latem zdecydowanie lubię takie złote i intensywne rozświetlacze. Więc to będzie się pięknie łączyło z opalenizną, bardzo ładny kolor. Ale to, co muszę Wam właśnie powiedzieć jeszcze dodatkowo, to ten kosmetyk, coś z czym spotkałam się po raz pierwszy, co mnie zachwyciło, to prasowany kosmetyk, gdzie jak czasem się zdarzają właśnie, że one pachną, no to jest klasycznie jakiś wanilia, kokosek, jakieś ciasteczko i tak dalej. Natomiast ten produkt pachnie arbuzem. Wiadomo, że to nie jest taki arbuz świeży, prosto rozkrojony i tak, no jest to, wiadomo, jakiś tam zapach sztuczny, natomiast wow, pachnie według mnie bardzo przyjemnie i no po raz pierwszy spotykam się z takim zapachem w kosmetykach prasowanych, także no dla mnie sama przyjemność skorzystania, bardzo przyjemny zapach. Coś kompletnie nowego, bardzo przyjemnego dla mnie. No i cóż, kolor, tak jak Wam wspominałam, raczej do opalonej skóry, jeżeli jesteście bardzo blade, to myślę, że nie do końca może Wam się sprawdzić. Natomiast teraz na lato właśnie do opalonej skóry myślę, że będzie wyglądał bardzo ładnie. I możliwe, że też gdzieś na dekolt będę z niego korzystać. Ale nie będę musiała korzystać tylko z tego, bo w kolekcji mamy jeszcze trzeci rozświetlacz. I trzeci rozświetlacz to są typowo produkty do ciała. Nazywa się to dokładnie Seafoam Body Highlighter, czyli dokładnie płynny rozświetlacz do ciała. Dwa kolory są dostępne, jaśniejszy 01 Champagne Foam i 02 Golden Foam. I tak, jeden nałożyłam na jedną połowę ciała, drugi na drugą połowę, właściwie dekoltu. I jeżeli chodzi o ten jaśniejszy champagne, to myślę, że to jest coś ładnego i idealnego dla większości osób, które gdzieś tam się opalą. Myślę, że większości kobiet, czy tam mężczyzn, kto co lubi, myślę, że większości będzie pasował ten jaśniejszy, bo on mimo wszystko jakby... one oba mają jakąś tam bazę kolorystyczną, ale... ten nie jest taki bardzo jasny, jakby on trochę jaśniej odbija światło, ale ta baza nie jest taka jakaś super biała, więc myślę, że wielu osobom się ten kolor sprawdzi. Natomiast ten, to myślę, że już dla takich jaśniejszych karnacji może nie zawsze gdzieś tam się ładnie wpasować, bo tutaj ten odcień rozświetlacza jest już taki lekko miedziany. I to myślę, że będzie coś idealnego dla osób z ciemniejszą karnacją, dla osób, które mają no już ciemne włosy i taką, wiecie, klasyczną karnację, która tak bardzo łatwo, szybko się opala na ciemny kolor. I wtedy myślę, że to będzie super produkt gdzieś tam na nogi, na właśnie na dekolt, ramiona, to naprawdę to będzie pięknie wyglądało. Natomiast ogólnie podsumowując, jakby cały kosmetyk, niezależnie od koloru, on zastyga na skórze. W dotyku teraz mój dekolt jest taki lekko jakby pudrowy, czuć, że jakby coś takiego delikatnego jest na skórze, ale on zastyga, ale kiedy się go dotyka, to zostaje na skórze. Zaczyna się odbijać, na przykład u mnie teraz na dłoni, bo dotykam się po dekolcie i na dłoni zaczyna mi się pojawiać błysk. I tutaj właśnie trzeba uważać, żeby nie ubrudzić sobie ubrań. Ja teraz akurat widzicie, że mam taką bluzeczkę, o, że cały czas dekolt i tutaj ramiona są bezpieczne w tym ciuszku, no bo wiem, że tu nic mi nie dotknie skóry. Natomiast jeżeli będziecie nosić jakieś hiszpanki, tak, jakieś sukienki czy bluzki z falbanami, które mogą dotykać tu dekoltu, to trzeba uważać, żeby nam się to nie pobrudziło. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że ja na pewno spróbuję tego używać też na nogi i spróbuję też tego używać z balsamem. Wymieszać sobie po prostu z balsamem, żeby, że może, nie wiem, może jeśli to będzie z takim kremowym produktem wymieszane, to nie będzie tak zastygać i nie wiem, może wtedy nie będzie to takie suche, odbijające się, tylko nie wiem, może jakoś się lepiej przyklei do skóry. No nie mam pojęcia. Przetestuję na pewno, będę próbować na różne sposoby, bo uważam, że przepięknie wygląda ten kosmetyk.
Zrobiłam też dla Was swatche w sklepie i wyszłam z nimi na zewnątrz, pokazać Wam, jak one wyglądają w słońcu. I uważam, że przepięknie odbijają te kosmetyki światło. Sama nie mogłam się zdecydować, który kolor wybrać, więc mam dwa. Także no naprawdę, piękny kosmetyk. O, można też przecież mieszać ze sobą te dwa kolory. Tego też muszę spróbować. Ale okej, bardzo ładny kosmetyk, tylko właśnie trzeba troszkę uważać. Ja spróbuję sobie na pewno jeszcze go zmieszać z balsamem do ciała. I już ostatnie dwa produkty to dwa kosmetyki do ust. Po pierwsze olejek. Nazywa się Paradise i dodatkowa nazwa to 01 Blue Lagoon, ale był tylko jeden kolor do wyboru, tak samo jak tego rozświetlacza w kamieniu. I tak, olejek ma klasyczny aplikator, delikatny miętowy zapach i nazwany on jest jeszcze tutaj transparentnym mentolowym olejkiem do ust. I właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, w składzie jest jeszcze mentol i ten olejek chłodzi usta. Wiem, że nie każda z Was lubi ten efekt, to uczucie chłodzenia, ja natomiast je uwielbiam, bo nie jest to takie, wiecie, mrowienie, tylko takie chłodzenie ust i ja uważam, że na lato to jest coś bardzo przyjemnego. Delikatny miętowy zapach i przepięknie wygląda ten kosmetyk na ustach. Nie wiem, czy Wy to możecie dokładnie zobaczyć, bo ja dzisiaj miałam tam jakieś resztki podkładu na ustach i one były takie mocno rozbielone. Natomiast on daje przepiękną taflę na ustach. Taki efekt po prostu mokrych ust. Pięknie błyszczy, pięknie odbija światło. W opakowaniu widzę, że są tu drobinki, natomiast nałożony na usta nie jest jakiś perłowy, nie widać drobin brokatu, także wygląda cudownie i to będzie na pewno kosmetyk, który zaraz po tym filmie wrzucę sobie do torebki, żeby mieć zawsze go przy sobie, żeby właśnie w gorące dni sobie te usta i nawilżać i mieć piękne właśnie takie błyszczące, także no dla mnie super kosmetyk. I już ostatni, to co mam na ustach, czyli błyszczyk. Nazywa się Holiday Lip Gloss 01 Unique Mermaid i mamy tutaj holograficzny błyszczyk do ust. I tak, błyszczyk ma tak samo klasyczny aplikator jak ten olejek. Zapach to jest po prostu magia, bo pachnie tak jak gumy, te kulki. Na pewno część z Was kojarzy takie długie opakowanie z dzieciństwa i te kulki takie wygniatane z tego opakowanka, kolorowe te kuleczki. Na pewno kojarzycie, dokładnie w ten sposób pachnie ten błyszczyk. No, mniam. Także zapach cudowny. Co do koloru, to mi się wydaje, że ten błyszczyk ma delikatną, taką półtransparentną bazę kolorystyczną, taką lekko różowo-fioletową, ale no tak jak wspomniałam, myślę, że to są no, takie półtransparentne. Błyszczyk jest dosyć gęsty na ustach, ale no tak, wiem, że nie wszystkim się to spodoba, natomiast no, plusem jest to, że on się naprawdę długo utrzymuje, bo już go nakładałam dzisiaj i on jakby... Ja gadam, on się zlizuje, oczywiście gdzieś tam zużywa i odbija, ale nie jest to tak jak przy takich rzadziutkich błyszczykach, dużo dłużej się utrzymuje. Ma w sobie takie różowo-fioletowe drobiny, tak mniej więcej jak ten olejek, tylko że no one, ta podstawa błyszcząca tak mocno się w oczy nie rzuca. Natomiast ten błyszczyk ma w sobie jeszcze duże, naprawdę duże, widoczne drobiny holo. Ten brokacik różowo-fioletowy wygląda na ustach bardzo ładnie, tak delikatnie. Super to odbija światło i myślę, że na słonku też będzie to ładnie wyglądało. Ale ten dodatkowy taki holobrokat, no nie prezentuje się to jakoś wybitnie. To znaczy, mi to, jak patrzę teraz na usta, to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli ja już noszę go dłużej i mówię cały czas i też, o, pocieram tak ustami, to te duże drobiny, takie holograficzne, przesuwają mi się na same krawędzie ust i potem, właśnie po jakimś czasie, po kilku takich przetarciach, te usta wyglądają no komicznie, bo wszędzie na ustach, tak dookoła, zostaje mi ten brokat i po prostu trzeba to zdjąć i najlepiej już zostawić te usta z tym, wiecie, sam połysk z tym brokacikiem takim różowym i wtedy już tych holograficznych drobinek nie będzie. No natomiast dla mnie... Według mnie one są tutaj zbędne, bo ten błyszczyk bez nich uważam byłby fajniejszy. No ale cóż, mamy już te drobiny, więc po prostu trzeba zdejmować ten wielki brokat z ust, z tych krawędzi. No ale ogólnie uważam, że błyszczyk wygląda ładnie. Jest on, gdyby nie te drobiny, to bym powiedziała, że naprawdę podoba mi się mega super i nieduży ten zapach tych kulek, tych gum. To jeszcze...
kolor, bardzo ładnie, ładny kolorek mają te drobinki. No fajnie się to prezentuje, tak letnio te usta są, nie są takie obciążone jakąś pomadką, tylko ładnie się błyszczą, tak wakacyjnie. No ale kurde, te drobiny, no takie są wielkie i cały czas się przesuwają na krawędź ust. No i trzeba to, na to uważać, żeby, wiecie, się nie błyszczeć na całej twarzy tym wszystkim. No, ale generalnie dla mnie błyszczyk przyjemny, tak, jest gęsty, długo się trzyma, ładnie pachnie, ładny kolorek, no tylko te drobiny. Także jeżeli Wam to by nie przeszkadzało, to oczywiście fajny błyszczyk i mogę polecić. Natomiast mnie te drobiny wkurzają, to, że cały czas muszę je przesuwać albo gdzieś tam zdejmować. No i co? Po co oni to dodali? Po co? No ale okej, okay, na pewno się nie zmarnuję, na pewno będę używać, bo szkoda po prostu, ale no cóż, drobiny na pewno nie są moimi ulubionymi. Więc podsumowując całość, ja uważam, że wiele fajnych kosmetyków, no to na pewno będę dalej testować, mieszać ze sobą, mieszać z balsamem i zobaczymy, jakby, jak mi się sprawdzi najlepiej. No ten rozświetlacz na pewno całe lato będę męczyć i jeszcze ten zapach. Piękny. Kolejna rzecz to jest produkt, który przede wszystkim w pierwszej kolejności tu zostaje ze mną na biurku i będę go dokładać do wszystkich podkładów, jakich będę teraz używać, bo jestem mega ciekawa, jakby w dalszym ciągu, jak to się będzie sprawdzać, jak to będzie, jaki będzie miał wpływ na mój podkład, na cały makijaż, jak to się będzie utrzymywać. Także to jest dla mnie kompletna nowość, ciekawostka i zobaczymy, jak się sprawdzi. Kropelki, no to tak jak wspominałam, bardzo praktyczny kosmetyk. Myślę, że większości z nas by się przydał, więc to polecam kupić. Rozświetlacz pięknie się stapia ze skórą. Natomiast tak jak wspominałam, dla mnie troszeczkę za chłodny kolor na lato, ale po lecie będę z niego korzystać, bo wygląda na skórze ślicznie. No i dwa produkty do ust. Dla mnie olejek zdecydowanie na tak. Natomiast ten błyszczyk, gdyby nie drobiny, to też by był zdecydowanie na tak. A tak to jest po prostu ok. No i to tyle. To wszystko, cała kolekcja. Cały makijaż i cała moja pierwsza opinia, pierwsze wrażenie. Dajcie koniecznie znać, czy planujecie coś z tych nowości kupić, czy wybieracie się do Biedronki, chociaż je obejrzeć. Czekam na Wasze komentarze, piszcie, co myślicie w ogóle o nowościach, o tym makijażu. No, jestem bardzo ciekawa, co tam napiszecie, jak się odezwiecie, jakie jest Wasze zdanie. A ja teraz już Wam dziękuję za oglądanie, za spędzony razem czas. Do zobaczenia w kolejnych filmach, buziaczki. Mua! Pa, pa!